ulicach tak mówiłam po polsku często, ale przeważnie wszystkie moje znajomi byli, wiesz, Amerykanie. Mm-hmm. Tak, pojawili się te, tak dużo propozycji i nawet nagrywałam film w Stanach, ale niestety później zrezygnowałam, bo się zakochałam i po prostu zostawiłam karierę dla miłości. Dla miłości. A to naprawdę jest największy błąd, co człowiek może zrobić, bo to nie wiadomo, czy to jest na zawsze, na stałe. Mm-hmm. A później niestety ja zrezygnowałam z show biznesu. To była moja duża pomyłka. Nawet nie chcę o tym rozmawiać, ja wiem. Ale to jest, wiem, nie chcę nawet... Czyli pomyłka była po prostu. Była największa pomyłka, ale już jestem dorosła, teraz już wiem, jestem bardzo bezpieczna, jak chodzi o ludzi, żeby mi nikt nie wykorzystał, żeby... Po prostu teraz już wiem, co ja chcę. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopania Sukcesu. Dziś moim gościem jest Marta Krupa. Witam Cię, Marto. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dziękuję Ci pięknie, że zgodziłaś się na wywiad na moim kanale. Dziękuję, że ja tutaj jestem bardzo wdzięczna. Bardzo dziękuję. Marta jest znaną modelką, jest piosenkarką, jest influencerką, także wszystko naraz. I dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać o Twojej karierze. Poza tym Marta jest znaną siostrą znanej też osoby, Janny Krupy, także też możemy to podkreślić. Dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać o twojej karierze, ale jakby od początku, bo ludzie znają ciebie już jako osobę, ale w wieku dorosłym, tak? Tak. Chciałbym, żeby się też ludzie dowiedzieli, jak potoczyła twoja kariera, gdzie chodziłaś do szkoły, kiedy zaczęłaś w ogóle przygodę z modelingiem i tak dalej. Ja właśnie się urodziłam w Chicago, to ja w Stanach się urodziłam. A rodzice są w ogóle z Polski, tak? Rodzice są z Polski, to jestem... Polish citizen, ale rodzice z Polski, moja siostra też się urodziła w Polsce, tylko przyleciała do Ameryki, jak miała 5 latek, ale ja właśnie dopiero co teraz mieszkam w Warszawie. Ale po polsku mówisz dobrze. Ja się staram po polsku dobrze mówić, ale mam nauczycielkę, co mnie uczy raz w tygodniu. Jasne. Ona jest w Chicago właśnie, ona jest super, ale jak przygotowałam się na to, że jak przylecę do Polski, będę tu mieszkać przez jakiś czas, chcę jak coraz lepiej mówić po polsku, to... Ale właśnie urodziłam się w Stanach, dopiero jak miałam 17 lat, wyjechałam do Los Angeles i zaczęłam karierę modeling i właśnie dużo okładek, byłam na okładku w South Africa, Australia, w Polsce też tam były niektóre okładki, to dużo takich zdjęć, fashion magazines, to ja zaczęłam modeling i chodziłam do szkoły w tym samym czasie i pracowałam przy pracy at one point na production, produkcja z tyłu, behind the scenes. Spokojnie, do tego zaraz dojdziemy. Okay, jeszcze musimy jeszcze się cofnąć do tych początków. Tak. Jak to było? Dlaczego wy się zdecydowali się na mieszkanie w Stanach, skoro rodzice są z Polski? Wiesz coś na ten temat? Ja wiem, bo ja się urodziłam, w Chicago. To ja nie urodziłam się w Polsce, urodziłam się w Chicago i całe życie mieszkałam w Stanach. Mhm. Jaki był język w domu? Po polsku rozmawialiście czy po angielsku? Mówiliśmy po polsku i mówiliśmy po angielsku. I miałam chodzić do polskiej szkoły, jak byłam młodsza, ale nie chodziłam, bo wybrałam łyżwy. Mówisz, że urodziłaś się w Chicago, tak? Urodziłam się w Chicago, tak. Chicago to jest no, taka miejscowość, że część Polaków, którzy tam wyjeżdżają, praktycznie siedzą tam latami i nie mówią słowa po angielsku, bo podobne jest tylu Polaków. To jest prawda. To jest naprawdę prawda i Chicago jest druga Warszawa, naprawdę. Tam po ulicach, jak sklepy polskie, restauracje polskie, wszystko polskie. Polskie, restauracje polskie. Jest Czyli super. Też może z tego wynika, że tak dobrze znasz ten język. No może cały czas tak, może tak. Często na ulicach rozmawiałaś po polsku? Na ulicach tak mówiłam po polsku często, ale przeważnie wszystkie moje znajomi byli, wiesz, Amerykanie. Czyli co, do szkoły poszłaś amerykańskiej normalnie, tak? Tak, do amerykańskiej, tak. Do podstawowej. Dalej, co było po szkole podstawowej? Poszłaś do jakiegoś koledżu? Tak. Wszystkie amerykańskie szkoły? Wszystkie amerykańskie szkoły. No niestety, ale nie chodziłam do polskiej szkoły, bo wybrałam sport i nauczycielka mi mówiła albo polska szkoła, bo to było co sobotę, albo sport. A ja mówię, no sport. A ja wtedy nie miałam taką ochotę chodzić do polskiej szkoły, ale teraz ja właśnie tego bardzo żałuję. Ale dobrze jest to, że mam tą nauczycielkę raz w tygodniu, czasami dwa razy w tygodniu, to teraz coraz lepiej mi idzie po polsku i teraz tu mieszkam, to teraz rozmawiam teraz na co dzień po polsku. Pewno. Mam nadzieję, że nie zapomnę mówić po angielsku. No nie, już masz ten język angielski na pewno mam perfekcyjnie. Mam nadzieję, ja nie wiem. Wpojony, tak? To jest na stałe, to jest twój przewodni tak, język tak, pewnie. Tak, to prawda. Okej, w wieku 17 lat pojawiłaś się jako modelka, tak? Tak. Zaczęłaś pracować jako modelka i pojawiły się od razu
bardzo duże propozycje, tak? Dla dużych gazet, dla dużych jakichś tam... Tak, duże propozycje. Chodziłam do szkoły aktorskiej. Właśnie tutaj w Polsce byłam na Taniec z Gwiazdami, a to było 13 lat temu. A później niestety ja zrezygnowałam z biznesu. To była moja większa, moja duża pomyłka. Nawet nie chcę o tym rozmawiać, ja wiem. Ale to jest... nie chcę nawet... Czyli pomyłka była. Była największa pomyłka, ale już jestem dorosła, teraz już wiem, jestem bardzo bezpieczna, jak chodzi o ludzi, żeby mi nikt nie wykorzystał, żeby po prostu teraz już wiem, co ja chcę. To było 13 lat temu, tak? Jak pojawiła się w Polsce na Tańcu z Gwiazdami? Tak. Wtedy pojawiały się jakieś konkretne jeszcze propozycje? Tak, pojawili się dużo propozycji i nawet nagrywałam film w Stanach. Ale niestety później zrezygnowałam, bo się zakochałam i po prostu zostawiłam karierę dla miłości. A to naprawdę jest największy błąd, co człowiek może zrobić, bo to nie wiadomo, czy to jest na zawsze, na stałe, no nie? I zapomniałam o sobie po prostu. I to było bardzo dużo... Pojawiłaś się w bardzo popularnym programie i trzeba było wykorzystać jakby szansę i karierę robić. Później, wiesz, zakochałam się, mówię, że nie, może to nie jest dla mnie i wiesz, on... Właśnie miał taki sport, że musiałam z nim cały czas jeździć po świecie. No i to był bardzo niebezpieczny sport, dlatego też nie chciałam nie być tam za dużo, żeby go supportować i po prostu dlatego zrezygnowałam i to była bardzo duża pomyłka. Ale to też trzeba być z takim osobą, co cię wspiera, co chce, żebyś ty robiła to, co marzysz i iść do przodu z twoją pasją i nie zrezygnować po prostu. No ale nie myślałaś, że będziesz rezygnowała ze swoich pasji, ze swojej kariery właśnie na cześć kariery twojego partnera? No bo realizowałaś karierę jakby swojego partnera, tak? Życiowego. Zrezygnowałaś z tych propozycji biznesowych, które tobie się tutaj trafiały. No bo wiesz, już zaistniałaś w Tańcu z Gwiazdami, już mogłaś jakby zaistnieć w innych mediach. No mogłam, tak. Mogłam tak robić, jak moja siostra robiła, ale niestety nie robiłam tego, ale wiesz, nigdy nie jest za późno. No jasne. Każdy ma swój czas. Dokładnie. Ja tego bardzo wierzę w to. Tak samo o miłości, no nie? Też jest nigdy nie za późno poznać kogoś fajnego, to... Oczywiście. Co dalej robiłaś po tym modelingu w Stanach? Co dalej robiłam po tym modelingu? To przeprowadziłam się do Pensylwanii, to ja tam mieszkałam przez 10 lat. I co, w tej Pensylwanii? W Pensylwanii tam za bardzo nic nie było do robienia, naprawdę. Mieszkaliśmy w takim miasto, gdzie tam nic za bardzo nie ma, ale niedaleko byliśmy od Nowego Jorku, to często tam jeździliśmy też, ale tak naprawdę byłam jego żoną i jeździłam z nim na te wyścigi i po prostu próbowałam robić swoje. Też miałam parę okładki tam, modeli nowe, w Ameryce to robiłam, takie Retreat Magazine, Travel Luxury Magazines, to robiłam zdjęcia na takie rzeczy też, to też nie całkowicie rezygnowałam, ale po prostu małe rzeczy tu i tam robiłam, ale byłam po prostu tak jak... Żyłam jego życiem po prostu, wiesz. Teraz ta pomyłka, jak żeś to nazwała, jest zakończona, tak? Jest zakończona. Jesteś wolną kobietą i przyjechałaś do Polski realizować swoje kolejne plany życiowe. Tak. Co zamierzasz tutaj robić? I co robisz w tej chwili? Nagrywam piosenki. Ja teraz mam prawie dziewięć. Czy sama piszesz teksty do swoich piosenek? Tak, sama piszę swoje teksty, ale też jeszcze mam koleżankę, co jest w Kalifornii, co z nią piszę i jeszcze tutaj w Polsce też. Mm-hmm. To nie jestem, to, ale kilka piosenek to ja sama osobiście pisałam, a resztę to tak z jakąś tą dziewczyną z Kalifornii i jeszcze z tymi znajomymi tutaj w Polsce też. Te piosenki, które powstały, bo one są na YouTubie u Ciebie na kanale? Tak, ta piosenka, ta najnowsza. Ta najnowsza jest 3 tygodnie temu wyszła Twoja najnowsza piosenka. Jaki jest jej tytuł? Call Me. Ona jest nagrywana w Stanach jeszcze? Nagrywałam w Stanach, tak. Z producentem takim, co pracował With The Weeknd i Dua Lipa i takimi znanymi artystami. To jest... Piosenka jest nagrana po angielsku. Jest, po angielsku nagrywana, tak. Zyskała w ciągu 3 tygodni spory zasięg, bez 400 tysięcy odtworzeń ponad na tej piosence. Na razie. Na razie, także słuchajcie tej piosenki koniecznie. Kto jest odbiorcą tej piosenki? Jaka grupa? Czy Polacy z Polski odsłuchują tę piosenkę? Patrzyłaś na statystyki swojego YouTube'a? Ja nie patrzyłam. Wiesz co, ja nie patrzyłam, tylko wiem, czy to jest czy amerykański rynek odbiera tą piosenkę bardziej? Amerykański rynek piosenkę właśnie, dużo Amerykanów, co ja znam, oni właśnie nie mogli się doczekać, aż ta piosenka wyjdzie i mam bardzo dużo support z Ameryki, ale jeszcze z Polski i
po całym świecie po prostu. Teraz się rozwija ta piosenka, to mam nadzieję, że to będzie international. Jasne, tego Ci życzę. Tak, dziękuję. Od jak dawna teraz jesteś w Polsce? Już 7,5 miesięcy. Mhm. Czy dostałaś już jakieś propozycje tej biznesowe? Tak, tak, dostałam, tak? Ale na razie nie mogę nic o tym mówić, bo dopiero lubię rozmawiać o rzeczy, jak już są na papierze i nie chcę zapeszyć, ale kolejna piosenka będzie po świętach. Czyli już w tej chwili bierzesz się za kolejne piosenki? Tak, tak, już mam dwa teledyski niedokończone i... Już robione w Polsce? To jest wszystko w Polsce robione? W Malcie właśnie. Na Malcie? Na Malcie. Czyli cały czas w rozjazdach jesteś? No tak, tak. Chyba, nie wiem, tak zastanawiam się, może wszystkie te teledyski będą gdzieś indziej, w jakimś innym kraju, ja nie wiem, może zobaczymy. To też jest jakiś pomysł. Niezły pomysł, bo słuchaj, krajów jest ponad 200 na świecie, także tak, możesz, 200 teledysków możesz kręcić. No, oczywiście, mogę zobaczyć akurat wtedy wszystko, jak wygląda gdzieś, ale, ale mam teraz dwa kolejne teledyski, co mają wyjść, to będzie po świętach, bo wiadomo, że na świętach to tak, to jest takie tańcze. No, chyba, że kolędy jakieś zaśpiewasz. No kolędy, ja napisałam kolędę. Tak? Napisałam, ale wszyscy mi mówią, że jest za późno teraz, to nie będę puszczać tą kolędę, tylko na przyszły rok dopiero. Okej, będziemy czekać. No będziemy tak, czekać. Ale to jest moje marzenie, mieć kolędę, naprawdę, ja zawsze chciałam i tak szybko napisałam. Na święta to się fajnie przyjmuje, zawsze no, się kolędy fajnie no, przyjmują. No bardzo fajnie, ale nas jest na przyszły rok, to nie ma problemu. Masz już jakieś propozycje związane z koncertami swoimi tutaj? Jeszcze nie. Dopiero co wszystko zaczynam od nowa, to czekamy na propozycje, na jakieś eventy. Już tam ktoś pisał z Ameryki, w Chicago, że chcą, żebym przyleciała, żeby tam mieć jakiś koncert. No i zobaczymy, co będzie dalej. Czyli co, twoim głównym zajęciem to jest w tej chwili śpiewanie, modeling, jeżeli byś dostawała tak, jakieś propozycje modelingu, tak samo się tego łapiesz. I aktorstwo również? Tak, tak. To wszystko. To wszystko. Powiedz mi, czy ewentualnie myślałaś o tym, żeby skorzystać z pomocy siostry, tak znanej osoby? Wiesz, wszyscy mi mówią, żeby wykorzystać i żeby ona ci pomagała jak najwięcej, ale ja jestem taka samodzielna, że lubię wszystko po swojemu robić, ale oczywiście ona ma duże serce i chce mi pomóc, ale może być tak, że jakiś projekt będziemy mieć razem. Nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co może się stać. Jesteście to bardzo do siebie podobne w ogóle. Jesteś? Może ktoś by wymyślił jakiś program, żebyście mogły go razem prowadzić. No, nie wiadomo, może. Jasne. Może być taka opcja. Jeżeli któryś z moich widzów chciałby ci zaproponować jakąś, nie wiem, jakiś event, prowadzenie jakiegoś eventu, czy jakąś współpracę biznesową, w jaki sposób się można znaleźć? Jak się można z tobą skontaktować w Polsce? Na Instagram Marta Andretti. Muszę zmienić username, by the way, bo... Spokojnie, słuchajcie, podlinkujemy kontakt, będzie w linku, tak w opisie filmu. Bo ja nie lubię mówić ten mój username, bo wiesz, ja nie mogę zmienić na razie, a to jest mój były mąż, ostatnie nazwisko i nie mogę zmienić w ogóle na Instagram. I ja próbuję jak najbardziej zmienić z powrotem do Marta Krupa, ale nie wiem jak i nie wiem, to no, najlepiej to już powiedzieć. Jakiś informatyk musi się tym zająć. No tak, może kogoś znaleźć takiego. No właśnie, ale... jak ktoś by chciał pomóc Marcie w rozwiązaniu problemu z Instagramem, to też zgłaszajcie się, a kontakt do Marty będzie oczywiście w opisie filmu, jak zawsze. Mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu i każdemu z moich gości zadaję pytania, czy osiągnęli już sukces? Czy ty osiągnęłaś sukces i co jest dla ciebie sukcesem? Tak, osiągnęłam, bo ja robię to, co ja marzę od dzieciństwa i naprawdę się czuję bardzo dumna w siebie, że po tym, co ja przeszłam, że ja idę do przodu, idę dalej i robię to, co naprawdę ja kocham. Jasne. To tak. Dużo pracujesz? Dużo pracuję, tak. Masz jeszcze czas na jakieś hobby swoje? Coś, tak, czymś? Uwielbiam sport, uwielbiam grać w tenisa, chodzę na lekcje na taniec i oczywiście dalej na lekcje na śpiewanie, ale lubię gotować, też kocham gotować i moje pieski oczywiście, bo oni tutaj są w Polsce. No właśnie, bo te pieski przyjechały z Ameryki. Pieski przyjechali z Ameryki ze mną. To co właśnie, to za pieski? Jeden jest angielski bulldog, a druga jest taka mieszanka, taki kundel, ale uratowałam z nią z Korea, bo ona miała być zjedzona na mięso. To dlaczego dzisiaj nie są z tobą na wywiadzie? Oni wolą śpić na łóżku. Jest taka pogoda, że są zmęczone dzisiaj. Super. Bardzo dziękuję ci za dzisiejszy wywiad. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje biznesowe dla Marty, oczywiście odzywajcie się, jest kontakt pod filmem. Dziękujemy pięknie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i w miarę możliwości udostępniajcie ten odcinek, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Bye.